rozwieszane. Za chwilę rozpoczynamy konkurs. Pierwsza para, która pojawi się na hipodromie, będzie to Marcin Maluga w sekcji jeździeckiej Steel Krasnystaw na koniu Bond Bay. Przygotowuje się Zaduma, później Santa Bajou i Alabaste jako czwarty. Chwilę proszę poczekać, bo sędziego startowego będziemy mieli, żeby móc dobrze włączyć czas.
Na parkurze już jest Maciej Karcz, klub jeździecki Janów Podlaski, na klaczy Zaduma, a przygotowuje się Natalia Stachyra. A wynik to 0 punktów karnych w czasie 96,44. Wjechała Santa Bażuka pod Natalią Stachyrą, sekcja jeździecka Kapriola Hojną, a przygotowuje się Alabaster pod Arturem Kuflem. A wynik poprzedniej pary to 4 punkty karne i czas 87,52. Higher, 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 higher.
Wykłania się panu Artur Kufel, WKJ Lublin, sekcja jeździecka Krupiec, na koniu Alabaster. Przygotowuje się czar pod Eweliną Polską. Startować będzie czar pod Eweliną Polską. Przygotowuje się Łukasz Wysocki na klacie Alcanta. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. A wynik poprzedniej pary to 4 punkty karne w czasie 106,87. I'm
zasadzie wygląda słyszy ty. Hey, girl, you made my day, when you're on the road, wanna play. Make all the years, never be last free. Niestety trzecie nieposłuszeństwa, a więc eliminacja z przebiegu. Na parkurze znajduje się Arkanda M pod Łukaszem Wysockim, sekcja dziecka Dąbrowa i przygotowuje się Marcin Maluga na Hedy Newsa. A wynik to 4 punkty karne, 102,44. Proszę Państwa, wjechała na parkur ostatnia para dzisiejszych zawodów najwyższego konkursu. A więc pan Marcin Maluga, sekcja jeździecka z Krasnysta na koniu News. Dwie przeszkody pokonane bezwzględnie. Zajazd na oksel, później w linii szereg. Szereg z półstacjona. Pokonany bezwzględnie. Zawodnik prowadzi w tym konkursie. Na innym koniu ma szansę podnieść. Yeah.
101,50, a więc daje to drugie miejsce. Za chwilę podamy wyniki. W konkursie wygrał pan Marcin Maluga na koniu Bond Bay. Wynik to 0 punktów karnych. Czas 96,44 sekundy. Drugie miejsce również.